Nowoczesny, odwieczny dylemat. Co ja ostatnio robiłem i co ja właściwie chcę teraz robić? Bo ostatnio, z tego co pamiętam, były robione kurwa gargulce i skończyłem w Great Waterfall Crescie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Cześć Sebastianie. Co by oznaczało, że mogę zrobić teoretycznie resztę Nokron. Tego nie robiłem. Bo Nokron jako tako jest oddzielną lokacją, tylko... Czy to jest dobre ognisko do tego? Czy ja mam dobre ognisko do tego? O mój Boże, ja nie będę miał ogniska do tego? Czemu ja nie zgadzam tam ogniska? Matko Boska. Czas na bardzo intensywne i długie wesanie się. Mam nadzieję, że po drodze nikt mnie nie zesnajpi. Nie wiem, czemu byłem świe... Oh no. Ja tu nie przeskoczę. Ja nie chcę próbować tutaj przeskakiwać. Nie, na pewno tutaj mi się uda skoczyć, prawda? 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 Boję się. Nieironicznie się boję. Bo tak, tu nie wskoczę. Tutaj może? Nie, tu też nie wskoczę. O, dobra, się da skoczyć. Już się bałem. Cześć, Pasku. Już się bałem, że nie da rady tutaj wrócić, byłoby mi cholernie przykro. Chciałem powiedzieć, że ich oleję, ale oni nie chcą chyba mnie olać. Nie do końca mi się to podoba. Tym wielkim czerwonym wilkiem się kompletnie nie przejmujcie. Ja przynajmniej nie mam zamiaru się im przejmować przez najbliższą chwilę. Nie wykluczam, że prędzej czy później tam pójdę. Au. Dobra. Nice. Lubię te silne ataki na koniu akurat gejtsodami. Dobra. Ja przynajmniej całkiem zgrabnie padają. Uzbroję dostałem. Dalsze elementy pancerza są losowymi do pań, więc to, że akurat tutaj dostałem, to było RNG i nie będę narzekał. Nie, żebym planował korzystać, ale zawsze fajnie, powiedzmy, mieć jak już dopiął rzeczy. Dobra, teraz tak, gdzieś tutaj wydaje mi się, podkreślam, tam wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinno być ognisko? Będę go zaraz szukał jako tako, jak tylko dadzą mi zejść z konia. Bo tak, tutaj też nie rozpalałem. Ogólnie podobnie jak na dole, jeżeli tutaj rozpalimy, to będziemy... wszystkie te płomienie, to będziemy mieli okazję zawalczyć się z bossem, z którym normalnie nie możemy walczyć. Tylko nie jest to coś, co chciałem, powiedzmy, w pierwszej kolejności jako tako robić. W pierwszej kolejności chcę znaleźć ognisko, które gdzieś tutaj powinno być. Bo teraz tak, tam się do Mimiktira jedzie. Do Mimiktira nie chcę wracać. Ognisko wiem, że jest gdzieś przy tej krawędzi, tylko... Gdzie dokładnie ono było? Pewnie tutaj, jakoś zaraz po lewej. Jop. Dobrze kojarzyłem. No i to będzie jako tako nasze główne ognisko, z którego zaczynamy naszą przygodę do właściwego Nokron, gdzie po prostu spada się o to. I teraz, jak to w grach sosowych bywa, będzie mi trochę skakania po dachach, nie dachach. Nie jest to jakieś super bezpieczne i wygodne, ale też raczej nie stanowi to na tyle wielkiego zagrożenia, żebym się jakoś bardzo o siebie bał.
Mam taką przynajmniej nadzieję. Nie wiem, jeżeli zaraz się okaże, że wypapram głupotę i umlę kompletnie od czegoś. Aczkolwiek moje, mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Czy tu na górze coś jest? Jak najbardziej. Słyszałem, że kiedyś z tymi tirów się zmieniał. Tutaj trzeba zauważać, jak się spada. Teraz się mógłbym tam przeskoczyć w sumie. Jak już tu jestem. Coś się zabiło. Powinienem się cieszyć z tego powodu. Bo oznacza to, że nie będzie mnie gonić, ale... Zawsze jak po prostu dostaję duszę, to się zastanawiam, gdzie to było i czy to było coś, co potencjalnie mi groziło, czy niekoniecznie. Czy ja tu mogę skoczyć? Wygląda, jakby się dało. A jednocześnie boję się to robić. A i nie oszukujmy się, to wygląda idealnie jak taki bait, żeby tu wskoczyć i umrzeć. Ha, da się. Spada, idę tylko po Silver Tear Huska, ale zawsze coś. A zeskoczyć to już z kolei nie będzie problemem. Cześć pan Buksa. Jasne, że można się przewitać, czemu nie? Dobra, tutaj trzeba trochę uważać, bo... Tutaj perspektywa potrafi zmylić, bo często mi się zdarzało, że spadałem sobie z samej góry tego dachu i to się źle kończyło. Za wcześnie. Powtórzę się, za wcześnie. Na szczęście Silver Tiery nie są aż takie silne. Albo to, albo kwestia tego, że ja jestem odrobinę silniejszy niż powinien być na tym etapie gry. Bo tutaj ja mam 90 poziom, no ale to w sumie nie powiedziałbym, że jestem też aż tak bardzo silniejszy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Dumekon nie da się przejść bez pokonania dana część wiki. Przynajmniej legitnie. Za każdym razem będę zaznaczał, że legitnie tylko dlatego, że jestem tutaj chyba drugi z czterech możliwych razy legitnie. Bo tak to zawsze... Znaczy zawsze. Dwa razy przyszedłem tutaj w sposób kompletnie niezamierzony przez twórców i zbugowany. Z czego raz jako tako zrobiłem to kompletnie przypadkiem, nie wiedząc o tym. Tutaj na pewno nie będę spadał, bo umrę. A tutaj na dole... Na dół jeszcze zejdziemy, o to się martwić nie trzeba, ale... Spadek stąd by nas generalnie zabił, więc nie radzę. Spadek to możemy sobie bezpiecznie w miarę tutaj. Znaczy, żeby nie było, ja nie zmuszam do niczego, tak? Jeżeli ktoś chce po prostu siedzieć sobie cicho i oglądać, to też nie stanowi to dla mnie jakiegoś, powiedzmy, problemu, tak? Ale... Jednocześnie fajnie jest, jak ludzie jakieś tam stopniu komunikują się ze mną. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dobra, tutaj mamy drzwi. Czy mam klucze? Mam klucze. No, ja tylko jeden wystarczył. Tutaj jest koleżanka, która potraktuje weapon altem. Jest tutaj też najlepsza rzecz, jaka istnieje w tej grze. Mimic Tear Ashes. Popioły, które pozwalają nam przyzwać naszego własnego Mimic Teara. Który to Mimic Tear ma po prostu ten sam sprzęt, co my, tak jakby. Tutaj się dało przeskoczyć, prawda? Tak. I generalnie uznawany jest za jednego z najlepszych możliwych summonów w tej grze. No choćby dlatego, że bardzo często może bardzo pasować do buildu, który mamy, bo well, ma build, który my mamy. W dodatku można mu, powiedzmy, dostosowywać dokładnie to, co ma, zakładając różne rzeczy w momencie przywołania go. Bo to nie jest tak, że on się aktualizuje w żaden sposób, w zależności od tego, co my mamy nałożone. On ma dokładnie to, co będzie miał założone w momencie przyzwania go, a nie w każdej chwili. To akurat jest dość wygodne, bo możemy mu na przykład dać, nie wiem, jeden konkretny spell,
albo jeden konkretny przedmiot, który będzie miał tutaj. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, Mimic Team ma nieograniczone ilości użyć tego przedmiotu, który tak mu damy. Dobra, tutaj muszę uważać. Bo jako tako chcemy tutaj spaść, tylko ze spadaniem tutaj jest jeden drobny problem. Czy problem już się pojawił, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra. Problemem jest mianowicie oto. Ta kulka jest żywa. To jest kolejny imikil. I bardzo często się zdarza, że dużo szybciej nas agruje, czego tutaj na szczęście nie zrobił. To nie tak konkret nie daje chorych ilości run. Nie, tutaj raczej nie ma jakiegoś jednego konkretnego przeciwnika, który daje jakoś idiotycznie dużo run. Są sposoby na farmienie jako tako, ale zazwyczaj wykorzystują one to, że zabijamy albo jednego dużego przeciwnika, albo hordę małych i potem ich po prostu resetujemy. Przy czym z jednym to moim zdaniem jest takie dość spore nadużycie. Bo sprowadza się to do tego, że zestrzeliwujemy go strzału i on biegnie do nas w kierunku przepaści, w którą spada. Ci, którzy grali w Elden Ringa, podejrzewam, że wiedzą o co chodzi. Ja powiem szczerze, nigdy tego nie używałem do farmienia, ale raz jak byłem w tamtej lokacji, to sprawdziłem jak to działa i rzeczywiście tak po prostu działa. Jak postęp? Pomyślmy. Zrobiliśmy trzy duże strefy. Boże, ja auto spektrycznie nie zacząłem, Jezu Chryste. Z jakiejś strony pobiłem Rykarda. No to powiedziałbym, że tak przynajmniej w połowie jesteśmy, może nawet kawałek dalej. Warto pamiętać o tym, że druga połowa gry jest w dużej mierze takim boss rushem prawie, że. Przez to to ile czasu się spędza na każdej części gry jest różne tak naprawdę, bo tą pierwszą część gry można bardzo szybko przejść, po prostu biegnąc od bossa do bossa, a sama końcówka gry nie ma aż tak dużo do zwiedzania z kolei. Bo od pewnego momentu to jest dosłownie tak, że możemy jedyne co to biec od jednego bossa do drugiego bossa i nie ma za wiele do zwiedzania. Czy ty jesteś zwykłym? Nie. Ty jesteś trollem. Jeszcze raz? Ech. Nie trafiłem już taki chciałem. No teraz miecz wyjmuję. O, to mnie trafiło jeszcze. Ciekawe. Dobra. Już skończyłeś? Nie. Od czegoś się odbił. Nie wiem od czego, ale absolutnie jest mi to na rękę. Zostajesz po sobie raz, Vertila? Nie. Tyła, Izo jedna. No i dobra, ostatnia rzecz, która jest w samym Nokron do zrobienia, mianowicie skrzynka, w której mamy Finger Slayer Blade i Great Ghost Glowword. Ten pierwszy przedmiot jest przedmiotem potrzebnym do questline'u Rani, więc teraz teoretycznie możemy do niej wrócić i jej go przekazać. To zresztą chyba też uczenie jako tako. To usiądę sobie grzecznie i kulturalnie. Wrócimy na powierzchnię i realizujemy. Tutaj na szczęście nawet gdybyśmy wpadli, to nic złego by się nie stało, bo jest dość nisko. Tylko też musielibyśmy z powrotem tych biec. Ogólnie ja zawsze mam problemy, jeżeli chodzi o ocenienie wysokości wpadku w Elden Ringu. Bo często mi się wydaje, że
Nie, to jeszcze nie jest aż tak wysoko. Chwilę później umieram i takie hold up, hold up. Czemu ja umarłem? Da. Biegiem na górę. Cześć, Dani, mam coś dla ciebie. It was thee, not Bly, that seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. Owszem, My właśnie z tym thanks. przychodzę. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, No ja myślę, że coś mi da za I to. shall entrust thee with this. Dostajemy kaniańską odwróconą statuę. My thanks for thy sterling efforts. Tutaj możemy A ułożyć, żeby strange odblokować gift, sobie jedno miejsce. perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. He may Wszyscy chwalmy Torrenty. It was but brief. But thou gavest me fine service. Okej, okay. Już sobie pójdę w takim razie. Miejsce, w którym możemy skorzystać z tej statuetki, to wieża, o której wcześniej mówiłem, że kompletnie nie chcę tam iść, bo za pierwszym razem nie ja tam za bardzo czego robić. Ale teraz, jak już to mamy. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Smithing Stone 4, trochę mało się tym przejmuje. Jak tam najszybciej i najbezpieczniej wejść? Na pewno nie spadając tędy, to tyle wam mogę obiecać. Wydaje mi się, że musimy całą tę drogę objechać. Na szczęście nie jest to jakoś specjalnie daleko. Aczkolwiek już mnie trochę skręca na myśl tego, co nas czeka. Bo ta wieża ma dwie bardzo nieprzyjemne rzeczy ze sobą związane. Ej, których naprawdę nie lubię, ale jak już dostaliśmy rzeczy, to aż by głupio było. Ej, zostaw mnie. Nie trafiłem. Dobra. Mamy to. Coś ciekawego masz. Tylko na golennicę. No, tak jak mówię, naszym celem jest ta wieża, którą widzimy teraz przed sobą. Na szczęście w środku też jest ognisko, tak żebyśmy mogli sobie na spokojnie dalszego przeniesie respawnować, a podejrzewam, że będzie mi to dane zrobić przynajmniej raz. Ja nie możemy ją jako tak pozwiedzać normalnie przechodząc sobie tutaj. Ale możemy też wykorzystać statuetkę, która udała nam rani. Postawić ją tutaj. Możecie zapytać, dlaczego statuetka jest odwrócona. Tak, tylko bo ktoś sobie tak pomyślał. Co ja zawsze się zastanawiam, skąd ludzie wiedzą, że ona jest odwrócona, a nie, że po prostu ktoś utrzyma jako odwróconą. Skoro jest nazwana odwróconą. W każdym razie postawienie statuetki sprawiło, że ten tutejszy globus zaczął się bardzo intensywnie obracać. A wraz z globusem. Obróciła się też cała wieża. Ja nie żartuję, dosłownie cała wieża się obróciła. I generalnie obrócenie jest wymogiem, żeby odblokować pierwszy jednego questa. Po drugie, żeby dojść w jedno miejsce. To też to jest ze sobą też mocno związane.
To, co właśnie widzimy, jeżeli chodzi o strzelanie do nas, jest powodem, dla którego nie chciałem tutaj przychodzić wcześniej. Bo ten zaklony NPC jest tutaj też wcześniej. Au. Au. Zdążę? Chciałbym najpierw się zająć wszystkim, co nie jest tym NPC-em. Zdążę? Ej, trafiłem. O Boże, nie trafiłem. Au. Estus. Albo i nie Estus. Bez. Ha? Dajcie mi poison! Au. Dobra. Teraz już będzie ok. Estus. Wydaje mi się, że możemy obiec, no. Możemy też ewidentnie jej trafić. Idź w chuj! Aha, tyle było schodzenia w chuj. Perceptor Medium ma bardzo nieprzyjemny zwyczaj teleportowania się po lokacji. Więc to, że jej tu nie ma, oznacza mniej więcej tyle, że zaraz jeszcze będzie do nas strzelać, tylko że z innego miejsca. Też to już nawet chyba słychać. Jop, jest na dole. Au. Oj. Zaraz dostaniemy strzał. Albo i nie. Te pociski są tak irytujące, Jezu. Jedyna dobra rzecz jest taka, że to łajda się kompletnie... Wow! Ty jeszcze żyjesz? Już nie. Nie jest to wieża zegarowa. Ale nikt nie powiedział, że nie będzie mieli wyzwań platformowych. W końcu to Elden Ring, najtrudniejsza platformówka, jaka wyszła. Dobra, w każdym razie Miriam załatwiona, to jest duży plus. Bo zazwyczaj idzie mi to znacznie bardziej topornie. No i dobra. Tutaj mamy tak naprawdę już możliwość biegania tylko po wodzie, tak w miarę sensownie. Ale możemy też spaść na dół. To muszę znaleźć odpowiednie miejsce do tego, takie, w którym będzie to miałem bezpiecznie zrobić. Wydaje mi się, że tu będzie ok. Ops. Naszym celem jest ogólnie tamto miejsce, w którym jest przycisk. Do tego mamy parę... parę trupów, tylko zawsze się boję do nich podchodzić przez to, że potem się ciężko nawiguje w tym miejscu. Dobra, daj mi to. I po prostu sobie stąd spadnę już. Dobra. Wyzwanie platformowe zrobione. Jak też nie było aż tak źle. Jeżeli bylibyśmy masochistami, to możemy sobie tutaj spać, ale generalnie nie radzę. Poczekajmy lepiej, aż tutaj się zjedzie. I tu mamy odwrócone drzwi, którymi na szczęście możemy wyjść. To, że są odwrócone, absolutnie niczym nie przeszkadza. Na dworzu leje, pogoda normalnie jak za oknem u mnie. I w ten sposób otwieramy sobie drzwi do wieży w Liudni. Agam, powiedzcie, że to jest ognisko. Będzie mi smutno, jak nie będzie ogniska. Jest ognisko. Czemu się cieszę, że jest ognisko? No jest to jeden skurwysyński przeciwnik. Ogólnie z tego, kiedy możemy tu przyjść, to jest w miarę logiczne, że przeciwnik tutaj na nas może czekać, może nie być jakiś specjalnie prosty, ale wciąż jest to oponent, za którym jakoś specjalnie nie przepadam. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to też oponent, z którym już przyszło nam się wcześniej mierzyć, a to do tego, że sobie tutaj kowaliśmy. Goskin Noble. Pomimo tego, że jest...
kawałek czasu, odkąd się z nim ostatnio widzieliśmy, to wciąż nie przeszkadza mu to mieć miliarda HP. Dobra, no spokojnie. Wychnijmy sobie stusa. Myślałem, że może... Wolnego dwa razy? Nie, moim przerwie. Moja tak. Bywaj za. No mnie trafiło. Dziwne. Dobra, on rzuci fireballem. Dzieg. 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 Aha, dobra. Oj, teraz się zacznie mniej przyjemna część. Bo kolega jest jak w piosence, they see me rolling, they hating. Zastanawiam się, czy tak jestem w stanie mu zadać obrażenie. Tak, jestem. Nice. Tylko, że on nam też oczywiście jest w ten sposób w stanie zadać obrażenia. Ale akurat na te ataki, kiedy on się roluje, to jest jak najbardziej w porządku. Tutaj on po prostu sobie spadnie i zrobi falę uderzenia W. Aj, jeszcze raz. Dobra, na spokojnie. Alo. On się znowu będzie rolował, tylko tym razem chyba nie mam gdzie za bardzo się schować. Przez niego! Przez niego żartowałem. Czy możesz przestać? On nie mógł przestać. Jezu! Idź chuj. Dostałem przy okazji zestaw Godskin Nobla. I jeżeli chcemy dostać się do wieży, to w tamte strony. Swoją drogą, ten zestaw tak świetnie wygląda po prostu, że nic kogo nosić całe życie. Jesteśmy dokładnie takimi samymi grubciami jak Godskin Noble wtedy. Jak grałem ostatnio z Civiciem, to robiliśmy cosplay, że jeden biegał w zestawie Godskin Nobla, drugi w zestawie Godskin Apostla. To tak pięknie wyglądało, jak takie piękne, piękne duet sobie zapiedział. Boska wieża Liurni. Nie, za dużo dusz mam. Czytamy do niej, tak zwał. Zastanawiam się, czy nie wypadałoby ich wydać na coś. Z kim musiałbym mieć... Bo ile ja potrzebuję na poziom? 47. Wydajcie 2,5. Może braknąć. No. Jeszcze... Ty chyba wystarczysz. Akurat mam długą przejażdżkę window, więc... W sam raz, żeby w tym czasie poużywać przedmiotów tego typu. No niestety boskie wieże mają to do siebie, że są odrobinę wysokie. Mamy ognisko, usiądę sobie. Odpocznę. Co mogę ci dać? Wigor. Więcej wigoru. Potrzebuję 60 wigoru. Więcej wigoru. Przeciwnicy do pozostałych, wiesz, mamy tutaj martwe ciało. Mamy też KS Mark of Death i Stargazer Headlom. Jeżeli dobrze pamiętam, Stargazer zwiększa inteligencję, no. Czyli coś, to raczej nie jest nam jakoś specjalnie potrzebne, ale... Jak dają, to czemu nie? No dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, z tym KS Markiem możemy udać się do Fii, tylko... też jeżeli dobrze pamiętam, to Ufi będziemy musieli chwilę się pobawić z dialogami. Przytulanie trwa bardzo długo. Jak na standardy animacji. Ej, dostaliśmy Baldachin Blessing. Nie wiem, czy widzieliście, że spadło nam HP przy okazji. I
to do so. Czemu chcesz skrzeszać nieżyjących ludzi? Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Zależy, o co chodzi. Jasne, jak już dajesz. Jeżeli chodzi tylko o przekazanie tego sztyletu. Jasne, czemu nie? Na szczęście nie musimy jakoś specjalnie daleko szukać w tym momencie. Albowiem... zobaczmy, czy w ogóle jest opisane w tym sztylecie, czy daje on jakieś wskazówki. Nie ma jakoś specjalnie dużo wskazówek. Ale możemy sobie pójść do kolegi D, który przy okazji wspomina nasze spotkanie z Gudankiem. Złoty porządek! Kiedy ostatni raz porządek się źle skończył? Mam wrażenie, że to się źle skończy. Ale kto by się przejmował takimi drobiazgami, prawda? Prawda? W każdym razie, Dee poszedł oddać ten sztylet. Zabił to na tyle dobrze, że leży martwy. Dostałem przy okazji cały zestaw jego zbroi. I możemy porozmawiać z Fio. Nie będę przy okazji wnikał, czemu on tutaj leży zakrwawiony i czemu obok niego stoi Fia. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We who humbly live in death. Efekt Mandaloriana? Boję zapytać. To one day welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise. The Lord of the many and the meek. I tyle ją widziano. A sam z tym pancerzem jest jeszcze jeden fajny myk. Otóż... tylko teraz stąd chyba będzie najszybciej. Możemy go zająć jego i temu właścicielowi. Tak, też mam flashbacki po Gadgulsach, ale coś trzeba z tym zrobić. Czekaj, jak ja jestem tu, to powinienem iść w tę stronę. Gubię się zawsze w tej lokacji, jak nie wchodzę do niej od strony budynku. Dobra, to widzę, że są dwa wejścia? Tego nie kojarzę po prostu. Bo tu można sobie spać po prostu. On jest standardowy. Ej, kolego!
Chcesz może pancerz? Czemu też miałby miał co najmniej flashbacki z Wietnamu? No bo ewidentnie to, że mu daliśmy pancerz, absolutnie nie wpłynęło na niego za dobrze. Dlatego skoro już tu jestem, to przy okazji wezmę i poogarniam spalanie płomieni. Co mi szkodzi? Bo teraz tak, tu jest spalony. Tutaj wilcz odbiega i pewnie będzie chciał mnie ujebać, jak tylko tam podbiegnę. Ech! Ech! Jep! Już chcę mojej dupy. Patrzcie, jak się za mną gapi. Patrzcie, jak do mnie biegnie. No, dawaj. Będzie fajnie. A, cholera, on magii używa. Na szczęście jest też w miarę mało wytrzymały, podobnie jak jego pierwowzór. Chciałbym zdążyć użyć Estusa. Pys? Dziękuję. Chciałbym też tego zdążyć użyć. Au! Jeszcze raz? Patrzcie, jak mnie unika. Ta broń jest za wolna. Ta broń jest zdecydowanie za wolna. Dobra, to sobie we mnie. Au! Wiedziałem dokładnie, że to we mnie poleci i tak z tego obydwałem. Au! Mój święty Boże. Jego się nie da trafić ciężką bronią. Żartowałem. Wystarczy się odominę ogarnąć, żeby go trafić ciężką bronią. Idź w diabli, czerwony psie. Czy tam czerwony wilku, jak zwał, tak zwał. Rozpalmy sobie kolejne pomyczki. Ale nie przyzwyczajcie się raczej do tego, że sporo przeciwników, z którymi wcześniej się biliśmy, teraz będzie wracać jako minibossowie. Jest to coś, co generalnie jest uznawane za jedną z większych wad Eldelinga, bym powiedział. Ulala. Jedną z większych wad mojego stylu grania jest to, że nie umiem grać tego Bentley. Jezu Chryste, ten miecz! Ależ on pięknie nie trafia. A ci jebne! Na, nie trafiło. A ci jebne! Nice. Drugi cios dobija. Recykling gra ekologiczna i w sumie. Nie, tu jest bardzo intensywny recykling przeciwników. I to do tego stopnia, że to już nawet nie jest przyzwoite. A coś ciekawego? Enchanted shot. Gdybym jeszcze korzystał z łuków, to może. Ale też to może. Kolejny płomyk rozpalony. Jeszcze nie wszystkie. Biorąc pod uwagę, że dopiero dzisiaj zaczęliśmy rozpalać, to nie dziwnego. Bardziej bym się dziwił, gdyby już to były wszystkie. Tam jest rozpalony. Gdzie jeszcze mogą być? Tutaj na pewno kolega chce do mnie strzelać. Ale nie chce, żeby on do mnie strzelał. Tu jest zaraz palenie. Ale spadnę na nią. Z jeleniami się bić nie chcę. Z nimi już jak najbardziej. Dobra, spalmy to. Znaczy tutaj to przede wszystkim jest bardziej kwestia tego, że to bossowie są używani z powrotem jako ci. Jako zwykli przeciwnicy. Powiedziałbym, że... No
faktycznie, w sumie w starszych JRPG-ach podobnie było. To może rzeczywiście. Można to porównać. Dobra, czyli tak, tu jest raz, dwa, trzy, czyli wskazywałoby, że coś jakoś z tej strony jest nieodpalone. Tylko gdzie może być to co? Oj, mate. Tutaj. I to chyba będą wszystkie wtedy. Dobrze myślę? Yep. Nie mamy FP, ale chyba jakoś się bez niego obejdę. Mam tylko nadzieję przynajmniej. Kolejne zwłoki wielkiego jelenia się świecą. Więc co stoi na przykład, jeżeliśmy znowu je odwiedzili. Tym razem mamy szlachetnego ducha przodka. To jest nieco silniejszy i ma dość upierdliwy gimmick. Czy to już czas na upierdliwy gimmick? Powiedz nie. Chcę jest na drugim końcu ekranu, więc nie powinniśmy się aż tak śpieszyć. Aha. A, że pięknie trafił. Zdąża? Au, obydwałem. Spójrzcie, jak pięknie się wyleczył. A dostał też to wiele. Czy zdążę? Nie. Bo próbowałem przeskoczyć. Próbowałem też pięknie go nie trafić. Lubię generalnie, jak bossowie się leczą za pełne HP. Ale to już chyba wiecie z SMT. Jedno, czego absolutnie nie mogę odmówić tej walce, to tego, jak wygląda i jak brzmi, bo muzyka jest tutaj bardzo ładna. I sama arena walki plus wszystkie efekty i tak dalej też są naprawdę, moim zdaniem, bardzo ładne. Tylko no, sama walka ma dość irytujący przebieg momentami. Przez to, że tak dopiero i za się leczy. Hej. A propos. Jak ktoś może przestać się leczyć? Na niego bardzo fajnie działa miecz balansu i zabawy generalnie. Ops. Ops. Jakby tak jeszcze jeden hit wszedł, zanim się wyleczy. Bo nie wiem, czy jeden wystarczy w sumie. Nice! Wystarczył. Właśnie to nie do końca jest kolejny pasek HP, głównie dlatego, że on może się leczyć wielokrotnie, tak? Więc tak jakby powiedzieć, że boss ma nieskończoną ilość pasków HP i to ile ich ma jest zależne od tego, jak szybko go bijemy. Więc no nie zgodzę się z tym, że to jest, tak jak to zostało określone, kolejny pasek HP po prostu. No dobra. To jeżeli chodzi o Nokron,
To będzie wszystko. A ostatnio doszliśmy do nowej lokacji. Jakbyście nie pamiętali, to, że zaczęliśmy w innym miejscu, nie oznacza, że nie pamiętam o Deep Psed Depths. Bardzo fajna i przyjemna lokacja. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj po lewej był ten awatar, którego dość szybko pobiliśmy na koniec Sima. A teraz możemy już jako tako zwiedzać się, tak zwiedzać się, zająć się zwiedzaniem tego wspaniałego, pełnego konarów miejsca. Tylko teraz, żeby niczego tu nie spierniczyć. Wydaje mi się, że tu się spadało. Spadało się tu i wchodziło się tu do jaskini. Dobrze pamiętam. Nice. To jest bardzo zabawna jaskinia, tak teraz mówiąc, bo jest tutaj pierdyliard mrówek. I nie mam tego na myśli tak tylko dla żartu, jest ich to po prostu od zajabu. Jedna bardzo fajna rzecz to to, że jest też tutaj dużo dużych mrówek. I każda z nich daje runę Numen i runarka. A biorąc pod uwagę, że mamy silną obszarówkę, to dużej ilości mrówek nam nie przeszkadzają. Ale najlepsze jeszcze przed nami. Otóż spójrzcie na to. Cztery wielkie mrówki i każda z runą Numen. Delicje. Szukaj sam berek, szóstka wpada. Jedna duża mrówka zabita. Druga duża mrówka zabita. Trzecia duża mrówka zabita. Czwarta duża mrówka zabita. Chciałbym zgadnąć możliwie dużo tych mrówek w jedno miejsce, żeby je łapą na tym po prostu potraktować. To nie wiem, czy zdążę? Dobrze. Ale pyszności. Białeczko, co ja bez gryz? Jeszcze tak do upewnienia zajmę się tymi kolegami tutaj. Też wydaje mi się, że to już jakoś na nich nie zostało. Ale zaszkodzić nie zaszkodzi chyba. Jakby się to ktoś pytał, to każda z tych run Numen daje po 12,5 tysiąca, więc efektywnie jesteś na chwili pewnie na ten, na dwa poziomy lekką ręką. A tu na końcu tej jaskini czeka nas legendarna inkantacja, jaką jest Elden Stars. Najbardziej memowa inkantacja, jaka tylko istnieje. Głównie dlatego, że zadaje po jakieś 12 obrażeń na hit. Nie przestrzeliście się, powiedziałem 12 i miałem to na myśli. Chyba teraz tylko uważać, żeby się nie wypierdzielić w dziurę, bo by poza... Biegając po konarach jest bardzo łatwo spaść w dziurę, o czym każdy gracz Dark Soulsów 1 przekonywał się wielokrotnie walcząc z najlepiej zaprojektowanym bossem w historii Dark Soulsów. Mi na szczęście udało się uniknąć tej tragicznej wersji. Przysięgam, nie wiem kto projektował Bed of Chaos, ale jest kompletnym chorym pojebem. Ej, ław! Jakieś topy tu są, warming stone'y, złote runny. Teraz jak o tym myślę, to mogę nieść many na obszarówkę. Więc chyba po prostu sobie oleję te latające mrówy, które ze mną pewnie w tej chwili lecą. Ale z chęcią usiądę za to przy ognisku tutaj. Walią mnie? Nie. To tym lepiej. Poziom 49, Igoro. No i dobra, przy okazji Deep Root Depths jest pierwszą taką, powiedzmy, normalnie dostępną lokacją, jeżeli chodzi o te
do których się normalnie chodzi, w których tak legitnie zdobywa się Somberów siódemki. Bo to, że ja zdobyłem Sombera siódemkę od tego, praktycznie od Zajkarda, to był lekki sequence break, którego zazwyczaj się nie robi. O Boże, bazyliszki. Ja nie chcę bazyliszków. Co za to chcę, to znaleźć jakiś sensowny sposób, żeby wjechać tu na górę. Całe Deeproot jest zasiedlone przez po pierwsze bazyliszki, po drugie duchy, po trzecie olbrzymy kredziono ogniem. I do tego paru jakichś tam pomniejszych bossów. Albo więcej niż pomniejszych. Moim celem na chwilę obecną byłoby zajęcie się bossami jako tak, tylko do tego mówię. Muszę sobie wjechać na górę, a wydaje mi się, że najszybciej będzie stąd. Albo i nie stąd. Tak. Cały misterny plan poszedł się kochać. Którędy będzie najszybciej w takim razie? Wiem na pewno, że muszę się... Boże, widziałem bazyliszka za sobą. Wiem na pewno, że muszę się po konarach spinać, takich jak ten. Tędy może? Chyba tędy. Tak, zdaje mi się, że tędy się będzie jechało. Ci przeciwnicy mają jedną ogromną słabość, mianowicie nie są w stanie wejść tam nic, jeżeli jesteśmy u nich z tyłu. I mam zamiar wykorzystywać to przy każdej możliwej okazji. Dobra, teraz tak. Wydaje mi się, że trzeba było jechać tędy. Tędy, tędy i tu można... Można spaść? Tutaj jest trochę niebezpiecznie spadać chyba. No to wygląda, jakby tu było niebezpiecznie spadać, więc pozwolę sobie tego nie robić przez chwilę. O, dobra, przeżyłem. Ej, kolego! Stąd chyba będzie bezpiecznie. O ile nie dostanę jakimś przypadkowym ogniem. Dobra, tutaj. I dobra, chciałem się dostać generalnie tutaj. Bo tutaj czeka nas seria bossów do ubicia. A wszyscy z nich znajdują się tam, gdzie lata ta cała chmara Bóg wie czego. Lubicie bossasze? Mam nadzieję, że lubicie bossasze, bo czeka nas bossasz. Naszym pierwszym przeciwnikiem będzie Champion Fee. Fia to żeś zrobiła. Czemu on próbuje mnie padować? Ty chuju, przestań mi padować. Nie ma takiego padowania. Drugim przeciwnikiem będzie Czarodziej Roger. Ten sam, z którym wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać w... O Jezu, co on robi? Okej, widzę, co robi. Z kim mieliśmy wcześniej okazję rozmawiać w Roundtable Holdzie. Czy mogę mieć poise? Czy wymagam za dużo? Au. Kolego! Niestety, jak to głupia łajza, która jest... będzie korzystał zapiera. Dobra, dobrze, jest zdjęty. To jest drugi z bossów bossaszu. A teraz czas na trzech kolejnych bossów bossaszu. Ha, ha, ha. A, czy już tylko jednego. A zaraz będzie zero. Ej, Lionel! Uniknął sobie. O, zaczyna się.
Nie lubię tego ataku, dlatego go zajebię. O ty, Wajzo. No przestań z tymi czachami! Boże, czym to widzicie? No nie mogę. Nie, chodź tu. Nie trafiłem, o mój Boże. Chyba chodź tu. Dziękuję. To nie jest tak, że boss się zepsuł, tylko Lionel po prostu ma tendencję do używania nieprzyjemnego zestawu ruchów. A jak tam stoimy z nami, potrzebuje 1000, to w sumie wiecie co, zjem sobie wszystkie numeny. Łyknę sobie dwa poziomy akurat. I pogadamy sobie z Fiją. Przy okazji mam tutaj telepat. Który generalnie odblokowuje się dopiero jeżeli pokonamy dwóch dużych bossów jako tako. Jeżeli tego nie zrobimy, to telepat będzie nieaktywny i prowadzi on nas do stolicy, jeżeli chcemy po prostu tam się szybciej dostać. Czy ja się wygląda na tawaka? Nie, chcę, żebyś nie przytuliła. Tak. Darmowe hagi? Zawsze. Co to w ogóle za pytanie? Jakbyśmy kiedyś już coś takiego widzieli. Potwierdzam, nawet go znaleźliśmy. Before that my hands will be dirtied once more by the deed, will you still let me hold you, even then? Tak. Więc chodzi o ten Curse Mark of Death, który znaleźliśmy na wieży. Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second. Generalnie, jeżeli chodzi o takie kwestie fabularne, to to, co znaleźliśmy na szczycie wieży w Liurni, to było ciało Rani. Tak, tej samej Rani, którą spotkaliśmy do tej pory, jak tako. I z tego, że ona umarła taką śmiercią, tak zwaną prawdziwą, i w ogóle to miała na sobie ten kersmer. Tak? Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. A my i tak planowaliśmy to zrobić. Zrobiliśmy. No dobra. Teoretycznie moglibyśmy przejść tutaj przed zrobieniem questline'a Rani, ale bylibyśmy zablokowani przez to, że nie mamy questmarka jak takiego. Z racji tego, że nie do końca zależy mi na tym, żeby mieć zmniejszone hapeki, to pozwolę sobie po prostu zjeść oba Baldachin Blessingi. Przy okazji sobie odpoczniemy przy ognisku. Fija jeszcze siedzi, ale czas to zmienić. Jedna rzecz, która z jednej strony jest fajna, ale z drugiej strony niekoniecznie to, że to przytulanie trochę trwa. Więc jeżeli chcemy po prostu
przejść dalej z dialogami, to jest takie... Ach, nie chciałem tego blessinga! Monka jest? Nie wiem, co sądzić o tym, że ona pocznie dziecko, które będzie miało w sobie też moje ciepło. Naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Okej, to jeszcze raz. Usiądźmy sobie. I tym razem Fia poszła spać. A jako, że poszła spać, to możemy wejść do jej wspaniałych snów. A to jakie Fia ma sny, to już jest zupełnie inna historia. Jej snem jest Leash Dragon Fortisax. Smok, jak samo nazwa wskazuje, dość mocno związany ze śmiercią. Tak, te wszystkie pioruny, które teraz uderzają, to pioruny śmierci. Jeżeli wejdziemy w tą mgłę, to zacznie się nakładać status death taki sam, jak ten nakładają bazyliszki. Przy okazji Fortisax ma bardzo irytujący zwyczaj. Nie wiem, czy widzicie, że uderzają obok... Znaczy, uderzają. Właśnie nie tyle, że uderzają obok nas pioruny, co... Jak stoimy obok Fortisaxa, to... Jesteśmy ładowani tak jakby piorunem. Jeżeli za długo nie będziemy się ruszać, aby inaczej. Jeżeli postoimy wystarczająco długo z tym ładunkiem, no to po chwili uderzy nas piorun. Dlatego moją ulubioną metodą radzenia sobie z tym jest po prostu rolowanie się. Takie bez przerwy. Jak to ze smokami bywa, też generalnie jedną z lepszych metod walki z nimi jest stanie po prostu pod nimi. Aczkolwiek jeżeli akurat używa swojego ataku chmur śmierci, to radzę się po prostu wynieść z tego miejsca, gdzie aktualnie się stało, żeby było bezpieczniej. A jeszcze odezwałem. Jezu, ile to mi zdało! Jeszcze jeden. Dobra, i teraz muszę uważać. Roll. Raz go mogę walnąć. Roll. Mogę. Zdążę? Zdążyłem. Myślałem, że go zdegradowałem może. Aż tak dobrze to nie ma. Dobra, póki co nie idzie źle. Tylko nie ukrywam, że podobnie jak w większości innych walk z wielkimi przeciwnikami mam ten problem, że nie do końca ogarniam, co boss w danym momencie robi. Co jest mi bardzo nie na rękę. Dobra, słyszę, że ryczy, więc zaraz będzie znowu atak chmurami ognia. Znaczy śmierci. A propos, właśnie nam się status nakłada! Łyknę sobie Estusa. Estus nie leczy ze statusu, to warto mieć na uwadze. Chyba widzę, że zionie ogniem i to oczywiście w moją stronę. Czy wyniosę się wystarczająco daleko? Tak, na szczęście. Wow. Chodź, Saks, uspokój się. Wchodzimy w drugą fazę jako taką, gdzie będzie miał dodatkowe ataki. Z czego jedne z nich było to, co przed chwilą widzieliśmy. Chciałbym go trafiać! O! Au! Nie dało, że nie stoję. Piano mnie teraz dziwnie. Co się dzieje? Coś niedobrego się dzieje. Dobra. Au! Zdążę go dziwnąć? Powinienem. Nice! Chyba podwójny hit przed. Znowu chmury śmierci, ja jestem w złym położeniu na chmury śmierci.
więc sobie po prostu odbiegnę. Au! Estus. Chcę odbiec od tych muszmieci przede wszystkim. Wow, wow, wow. Spokojnie. Dobra. Jesteśmy w bezpiecznym położeniu. On teraz zionie. Wydaje mi się, że najlepiej po prostu na bok odbiegać. O. O, nie obrywałem tym. Aż dziwne. Nie, tak naprawdę miałem na myśli, że jestem bardzo dobrym graczem i dlatego... O, mój Boże. Jestem tak zajebistym graczem, chodzi tak. Jeszcze jeden atak. Nie, dobra, jeszcze więcej niż jeden atak. To wystarczy? To wystarczy, tylko teraz nie umrzeć w żaden głupi sposób. I będzie git. Remembrance of the Leech Dragon. I 90 tysięcy dusz. Delicje. Na tym jak tak kończy się cały questline fabularny Fii, dostajemy runę łączącą księcia śmierci. Jest to jeden z przedmiotów, który pozwala jakoś tam wpłynąć na endingi, jeżeli byśmy chcieli. Przy czym mending runy jako tako wpływają tylko i wyłącznie na domyślny ending. Czy to nie wystarczy na dwa? Oczywiście, że nie. No. Halo? 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 Look at this rotten whore. No more children can be got from this useless. Monka Giga? Your mother is dead. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of D. Czy on tu zostanie? Zgadnie, czy mogę go zabić? Znaczy, ja nie chcę go zabić, ale... trochę mnie poprzeradził. Nie będę kłamał. No i też, on coś jeszcze po sobie zostawił. Teraz po tym dostaliśmy cały jego set plus nierozłączny miecz, który pewnie jest Greatswordem. Tak. A i w dodatku ma jakiegoś weaponata własnego. Ciekawe skalowanie, tylko ja niestety jestem za bardzo lunga bunga, żeby zrozumieć co znaczy to skalowanie. No. Coś chciałem sprawdzić w sumie, czy mam jakieś przedmioty, które dawałyby im więcej poise niż to, co mam obecnie? Zgaduję, że nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Tu mi ten daje sporo. A biorąc pod uwagę, że i tak mamy sporo tego, sporo udźwigu wolnego. Aż teraz będziemy pięknie wyglądać. Cudownie wręcz. Tak długo jak nie facolujemy, to jest ok. Dobra, chcę zejść do Across the Roots. W samym Deep Root chciałbym zrobić jeszcze tak naprawdę jedną rzecz główną. O mój Boże, jestem w tym miejscu, jestem nie tu, gdzie chciałem. O mój Boże. Błędy zostały popełnione. Czy jakoś tak? No zajdę na piechotę po prostu. Kolego!
Ja jeszcze się upewnię, czy ja na pewno mogę zejść stąd na piechotę. Wydaje mi się, że tak. Nie no, jakoś tu wszedłem, okej? Okay? A jeżeli wszedłem, to na pewno da się też zejść. Gdzie go... A? I teraz generalnie mogę zrobić tutaj dwie rzeczy. Pierwszą, którą chcę zrobić tak bezwarunkowo, jest zgarnięcie tego Grace'a. Nie można się leczyć, więc nie będę przy niej siadał. Drugą rzecz, którą chcę zrobić, jest skorzystać z tego oto tutaj Speed Springa i skoczyć na górę. Bo dawno się nie biłem z Exclusive Knightami. Ulala. Chyba tak za bardzo zmanowałem. Exclusive Knight Silver, jeden z mniejszych nazwanych Exclusive Knightów. Dasz się? Spada odbywa. No niestety też. Jak to Crucible Knight'i kompletnie nie przejmują się tym, że... O! Nieważne! Chciałem powiedzieć, że kompletnie się nie przejmują tym, że przebijamy im poise, ale ewidentnie gra stwierdziła, że udowodni mi, że jest inaczej. O! Wow! Wow! O. Kurwa! Czemu Lokon mi trzeba drogę? Holy fuck! Zostałem zmanowany. Na śmierć. Dosłownie. Pierwszy raz widziałem ten atak, co chcę drogą. I nawet nie żartuję. Nigdy wcześniej do tej pory nie widziałem tego ataku, w którym przebijam je sztyletem. Bo Gita laserowo jak najbardziej widziałem i to niejednokrotnie. Ale tego sztyletu... No nie razu. Widzicie? Człowiek przychodzi go 5 razy i za każdym razem poznaje coś nowego. Dobra, ta zniewaga krwi wymaga. Dlatego chodź tu, koleżanko. Bo zakładam, że Silvia to żeńskie imię. To ja właśnie zrobiłem dokładnie samo co wcześniej. Chyba tak. Dobra, teraz będzie Gita laserowa. Tak. I skopałem timing. Oh no. Eftos? Dobra, tym razem zdążyłem. To był zły timing. O mój Boże. Nie! To był okropny timing. Holy fuck! Wniosek Crucible Knight to trudniejsi przeciwnicy niż najpotężniejsze smoki. Ulala. Dobra. Szło za dobrze. Coś wreszcie musiało pójść nie tak. Względnie mogę po prostu sobie przypomnieć, jak się grało w TG i udowodnić sobie, że jestem chociaż odrobinę kompetentny. To jest dobry plan. Udowodnić sobie, że jest się kompetentnym. Siludia! Tym razem mnie nie wpierdolisz. Zaczyna się dobrze. Nice.
Może? Zdążę. Idź w chuj. Estus. I będzie mantra. Wiecie, jak człowiek chce, to potrafi być kompetentny. 25 tysięcy dusz, drzewo Siluri, czyli efektywnie tej flance dziga cokolwiek. Cały zestaw Crucible Knightów z czym oni to mają? Z rogami. W ogóle jest parę hełmów Crucible Knightów, z tego co pamiętam, i z tego co widzę, mają one od zajobu poise, więc absolutnie nie zawaham się ich założyć. Aczkolwiek tutaj już niestety nie mogę, bo heavy load. No i dobra. Wydaje mi się, że to będzie wsio wtedy. W samym Deeproot. Czas jechać po dobrą zabawę.exe. Tak naprawdę to nie, ale cicho. Ale znajdzie sobie tutaj leży. Ej, spójrzcie, trumna na brzegu wodospadu. Kiedy ostatnio coś pełnego widzieliśmy? Pamiętajcie, dzieci. Jeżeli widzicie, jak leży sobie jakaś otwarta trumna, to pierwsze co myślicie, a gdyby tak do niej wejść? Co może pójść nie tak? Była wielka szkoda, gdyby spadła i żeśmy umarli od tego, że się rozbijemy razem z nią, co? Prawda? Prawda? Pięćdziesiąt kilometrów niżej. Najwyraźniej taki spadek nam nic nie zrobił. Wszystko dzięki pancerzowi Crucible Knightów, przysięgam. Spadliśmy w nowe, a jednocześnie po części stare miejsce. Chciałem powiedzieć, że zerknę sobie na mapę, ale na szczęście mi to w tej chwili nie grozi. Jesteśmy w głównej części rzeki Ainsworth, w tej, w której byliśmy wcześniej, w której był ten smukowiec. Tutaj, jeżeli byśmy pobiegli za daleko, to byśmy spadli na śmierć, więc nie radzę generalnie. Ja nie powiedziałbym, że śmierć to nie jest coś, co bardzo bym jakoś polecał w Elden Ringu. Ale wprawdzie nie żyć tym bardziej. Znaleźliśmy miniaturę Volani. Nie chcę postawić ją sobie na półeczce i podziwiać. Możemy też być kompletnie nawiedzonymi ludźmi i pogadać sobie z miniaturą Volani. Albo i nie. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? A co to źle gadać z lalkami? To mogłaś nie robić lalki, która wygląda dokładnie jak ty. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Ech, to dobrze, że mam dużo do powiedzenia w tej kwestii. Ale dobra, no, jak nam każą, to tak zrobimy. Pamiętacie tych upierdliwych przeciwników, którzy mieli miliardy HP? Oni też są i tutaj. Na szczęście jesteśmy teraz nieco silniejsi, więc możemy ich w miarę rozsądnie atakować. I dodatkowo od uderzeń Zagreiswordów mimo wszystko staggerują, co jest dużym pozytywem. Kolejny połaz ulu. Oraz wielkie skurwysyństwo, które nakurwiam meteorami.
Zniszcie, bo ja ani trochę. Na szczęście możemy w miarę bezpiecznie się ukryć, żeby jakoś podbiec w tak zwanym międzyczasie. Ej, kolego! Chciałbym cię trafić. Chodź na to. Nice. Jeszcze raz? Essa? Essa czy Essu, nie? No wybory do koloru. Czemu jest Fumo? Zgadnij, czy jest to pytanie, na które chcę znać odpowiedź. Uszaki z tofu. A to nie kojarzę, powiem szczerze. Więc może lepiej będzie się... Nie powiem, Jezu. Idź w diabli. W ruinach pałacu jakoś specjalnie dużo nie ma, więc możemy sobie po prostu przejść dalej. Mam wrażenie, że trochę mi się perspektywa pierdzieli. Mam też mrówę. To był bardzo ciekawy skok. Przez to myślałem, że ten czerwony... Wow. Czemu? Czemu ta postać tak dziwnie tutaj skacze? Jezu, strasznie wysoko. To nie wiem kwestionować. To nie wiem, czy chcę. Ej, te nóżki mają skrzydła. Boję się. Tak samo jak boję się tamtej mrówy, która ma tarczę. Moje ostatnie spotkanie z mrówami, które mają tarczę, nie było zbyt przyjemne. Ale jak już tu jesteś, nie wypadaj, nie ruszaj, co? Au! Holy fuck! Nie, zaatakowałem! Nie wiem czemu. O, od razu lepiej. Na szczęście od boku są dużo bardziej podatne na ciosy. Zrobimy sobie może latarnię odpala, bo tak ciemno tutaj. O, kolega ty pauzuje. I chyba nie chce gadać. Myślałem, że on może po prostu chciał pogadać, jak tak ty pauzował. Ale ewidentnie nie było to rzeczą. Wydaje mi się, że jest to miejsce, w którym już byliśmy jako tako. W sensie tam na dole. Tylko tutaj nie da się skoczyć, a szkoda. A szkoda, bardzo szkoda. No tutaj możemy... Podejrzewam, że to jest zamierzona droga dla tych, którzy chcieliby tutaj spaść i zabić tego robaka. Teraz jak o tym myślę. Jaki tam wcześniej był. A to odrobinę obszedłem w inny sposób. No, nie będę. Nie będę narzekał, że wtedy mi się to udało zrobić. Bardziej będę narzekał, że tutaj efektywnie dla mnie teraz nic nie ma w takim razie. Złoty rund 10. I jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj będziemy mieli kolejne wieczne miasto. Noxella, wieczne miasto. O Boże! Już myślałem, że spadłem zdecydowanie gorzej niż spadłem. To byłoby niefortunne. Jak ja z poziomami stoję? 55 tysięcy... Mało brakuje mi 80 ton. Bela do 60 wygodu! Ile on teraz wygodu? 59, jeżeli liczymy bonus z runy tego godyka. Dobra, teraz tak. Noxella jest w dużej mierze opcjonalna, zwiedzanie jest kompletnie niepotrzebne i niekonieczne. Wow. Więc w dużej mierze opłaca się ją zwiedzać
Głównie jeżeli potrzebujemy na przykład level tirów albo konkretnych przedmiotów, które tutaj są do znalezienia. Bo tak to tak naprawdę można tą lokację praktycznie pominąć. Ale jak już tu jestem, to nie da, że mogę opowiadać. Bo przejście takie dalej znajduje się w tamtym kierunku na dole, jeżeli byśmy chcieli przejść. A idąc na górę, jedyne co robimy, to zwiedzamy jak taką lokację. Tutaj możemy się bawić w reakcję łańcuchową. Polecam. Oczywiście też nie polecam zostawania w zasięgu tego elektrycznego wybuchu, bo będzie on zadawał nieprzyjemnie dużo. Ale póki oni sami siebie tylko biją, to tylko lepiej. Tutaj kolejna horda wise. Pytanie, czy ja mogę na nich użyć? Nie wydaje aż tyle, ile bym chciał. Podejrzewam, że przez te tarcze. Bong. Też żyjesz, nie oszukuj mnie. A, bell bearing do summonów. Wszyscy widzicie, jak często korzystam z summonów, więc raczej nie jest to coś, co będzie mi jakoś specjalnie potrzebne. Mógłbym, owszem, potwierdzam, zwłaszcza, że parę ich mam. Zapomniałem się. No, to są wszystkie samony, które mam. I teoretycznie te są tymi bardziej legendarnymi, które się ten. Które się ulepsza innymi materiałami. Więc teoretycznie miałbym co przywoływać, gdybym chciał, ale po prostu nie chcę. Tak, żeby nie było wątpliwości. Coś mi zaraz padnie na głowę, słyszałem cię. Tutaj wejście. To wygląda jak bait. Coś ciekawego? Są belki siódemki. Ja i ten segment gry, w którym jesteśmy, to bardzo dobre miejsce, jeżeli potrzebujemy sombelów siódemek. A podejrzewam, że w pewnym momencie będziemy ich bardzo mocno potrzebować. Czy tutaj da się skoczyć? Da się skoczyć. Czy daje nam to cokolwiek? Tak, ewidentnie to, że przeszliśmy z drugiej strony do jakiegoś miejsca, w którym chyba nie powinniśmy być z tej strony. Gorzej byłoby, teraz się okazało, że nie możemy stąd wyjść. To byłby mem. Chyba tam na razie nie chcę iść, bo podejrzewam, że tutaj można wejść, no. A pytanie, czy mam z tą sordę? Mam. Ile jeszcze ich mam właściwie? Jeden. I jeden imbiot. Siemanko! Ciebie również pozdrawiam. Olala. No bo jestem trochę malowany. Głupio by mi było zostać aż tak zmalowany. Tutaj coś powinno być. To jest skrzynia do otworzenia. A, czyli to też popiały po prostu. Nic specjalnego. Słyszę kulę, nie podoba mi się, że słyszę kulę. Jep, jeździ sobie tej głupie kula. Podejrzewam, że jak tam podbiegniemy, to ona stwierdzi, że w sumie jesteśmy dobrym celem i do nas podjedzie. Jep. Wszystko zaplanowane. A nawet wykalkulatorowane, więc chciałoby się rzec. A propos zaplanowanych i wykalkulatorowanych rzeczy. Aż tak. Przed tym tak łatwo się nie da. Aj. Obawiam się, że mogłem utkwić odrobinę. Na szczęście ta kula nie jest aż tak groźna.
Asvalus Tir. I przy okazji otwiera nam się z powrotem wyjście. To muszę uważać na to, gdzie jest ta nieszczęsna kula, żeby się na niej wpierdzielić. To jest. Jak ona tam wjechała? To mnie ciekawi. Sobie to nie chcę wiedzieć, jak ona tam wjechała. Bo jak się zacznę ciekawić, to znając, że ci ona wyjedzie po prostu na mnie. A to jest zdecydowanie rzecz, której bym nie chciał. To pewnie są drzwi, które się nie otwierają, prawda? Teraz mogą nie być drzwi w sumie. Czy tu się spada, czy się nie spada? Na szczęście tak nie można na górę wjechać. Monka Giga? O, na szczęście nie może wjechać na górę. Poczekam, że on się za mną pojawi. Ej, to w końcu słuchacie, czy nie? Tak. Nie, ja nic nie mówiłem. Tak samo jak nie spodziewałem się, że ta kula zaraz spadnie. Bezpieczniejsze to niż jakbym miała mi spać za plecami. Kolejny Sombel 7. Jezu, ależ obłowienie tych Sombelów 7. Tutaj wydaje mi się, że jest bezpiecznie. Podkreślenie słowa wydaje mi się. Bo wiem, że jak tylko to powiem, to zaraz coś pójdzie nie tak. Odrywaj to. Nie uciekaj! Chodź tu! Sombel 6. Ale przynajmniej jeżeli chcielibyśmy spalić inne broni, to mamy dużo możliwości upgrade'u. Bo co stać mnie w tej chwili na zabijanie broni do plus 7 i to tak całkiem solidnie. O dobra, tutaj mamy dwa level tiery, które się w coś zmieniają. I wolałbym, żeby one do mnie podeszły jako taką, bo nie chcę się bić z jednocześnie z tamtą Wajdą. O ty Wajdo. Wajd mi przebijasz. Dobra. To jest to i teraz możemy się nią zająć. Powiedziałem, możemy się nie udać. Esunia. I tutaj taki powiedzmy główny skarb, który można znaleźć w Noxterli, czyli księżyc Noxterli. Przedmiot, który jeżeli mnie pamięć nie myli, daje dwa dodatkowe sloty na czary albo inkantację. Co biorąc pod uwagę, jak bardzo unga bunga jesteśmy, możecie się zapewne domyśleć, że nie jest dla nas optymalny. Jest to jako taki talizman, który moglibyśmy sobie założyć wajeszczego. Ale mówię, no zaraz z tego, że my nie korzystamy z takich dziwnych rzeczy jak czary albo inkantacje, to po prostu nie będzie używany przez nas. Tutaj mamy Golden Seed'a. I tutaj chyba jest już koniec lokacji jako tako. Ale bo tutaj się nie dało na konie wejść. Pozwolę sobie ominąć tych przeciwników i zajść sobie na dół. Bzium! Jeszcze głębiej, jeszcze musisz. Albo mi się wydaje, albo zaraz będziemy w najlepszej lokacji, jaka istnieje w tej grze. Tak w 100% identycznie.
Jestem niemalże pewien, że będziemy w najgorszej lokacji, jaka istnieje w tej grze. Na pewno mamy tu bazyliszki. To już samo w sobie świadczy. Halo? To był go Stagera. Ej kurwa, bo def mi się nakłada. Nie chciałbym użyć od statusu def. Powiedziałem coś! Jezu Chryste, to jest niebezpiecznie bliskie. Dobra, tutaj jest nasz kolega Baleful Shadow, którego kazano nam wyeliminować na niej. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh to rend thy flesh for the fateful wound. Ej, on ma pojazd, Jezu. Przestań mieć pojazd. Przestań nakładać na mnie jakieś dziwne statusy. Jak w. A ci jebne. Nie obchodź mnie, że wyglądasz jak Blade. Jak ci najebie. Ształajza właśnie się wyjestu... O nie. Na to się godzić nie będziemy. Ja właśnie się w niego wdolowałem. Chyba tak. Dobra, nie chciałbym być blokowany przez losowe drzewa. Coś w to biegnie. Nie. Miałem cichą nadzieję, że to zrobi. Chciałem Blade'a pokonany. Ale oni się z nami żegna. O. Dostaliśmy porzucony klucz od pałacu. Tego możemy z tego co pamiętam skorzystać w każdej chwili. Ale najpierw chciałbym odblokować się dalsze ognisko jakieś. Zobaczmy sobie czy opis tego klucza mówi nam gdzie z niego korzysta. Podobnie jest w wielkiej biotece. Czyli tam gdzie biliśmy się z tą z Nalą. I o mój kurwa święty Boże, ale ja nienawidzę tej lokacji. To jest dosłownie tak, że ktoś wpadł w FNSoft na świetny pomysł. Ej, a co jeżeli zrobimy Blightown, tylko że trzy razy gorsze? Ja nawet nie żartuję. Anyway. Pamiętacie skrzynkę, która była zamknięta? Już nie jest zamknięta. W związku znajdujemy Dark Moving. Pieścionek Rani. O, powiem się jako kluczowy przedmiot. I podobno ma być węczony przez Rani współpartnerowi, małżonkowi, cokolwiek, jak zwał, tak zwał. Anyway. Like of love. Spójrzcie tylko, jaka piękna lokacja. Cudowna, czyż nie? Nie no, ale słuchajcie, na szczęście mamy torrenta, który pozwoli nam przejechać przez to jezioro. Ech. Ech. I tak, każdy krok w Lake of Thrones sprawia, że nabija nam się wpływ z Kandletów. Więc możecie się domyślać, jak wyśmienita jest to zabawa. Zwłaszcza jak jeszcze dodam badyliszki, które się kręcą wokół jeziora. Jak też może wyjść z tego bagna? Patrz jak biedny siedzi. Bardziej mnie ciekawi, jak incydenty bazyliczki są niewrażliwe na skalę, to też bym chciał.
Nie chcesz wejść do pana? Chcesz wejść do pana. Aż ty miłe. W każdym razie, naszym celem jest tamto miejsce, które widać jako taką. Powiedzmy, że jest oznaczone posągami. Jeżeli myślicie, że jesteśmy w stanie sobie obokować drogę, tak jak to było widać do tej pory, to się kurwa mylicie. Dobra, tutaj jeszcze jesteśmy w stanie. To niestety podnosi tylko jakieś takie miniaturowe przypecie. Więc od tej pory... Let's fucking go! Scarlet Rot! Nienawidzę tej części gry. Holy fuck. Estus! Let's go! Estus! Let's go! Wyobraźcie sobie, że macie słabsze estusy, albo że macie ich za mało. Let's fucking go. Na szczęście nie jest aż taka długa podróż. A tam już czeka nas ognisko jako takie. Więc nawet nie planuję używać tego bolusa do leczenia skaletota. Bo zwyczajnie nie czuję takiej potrzeby. Będę czuł potrzebę, żeby zaraz pełnić ceremonialne sudoku, coś tak czuję. Grand Cross to jest bardzo małą lokacją, ale jednocześnie jest bardzo upierdliwą lokacją ze względu na parę meków, które tutaj się odbywają. Jeden myk jest kompletnie opcjonalny, ale chyba i tak będę chciał go zajść, bo jestem masochistą. Nie przejmujcie się mną. Chyba ten skok był niepotrzebny, bo tutaj trzeba spaść na dół. Ja nie, jeżeli by nam bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo zależało. Tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, to przebiec tutaj prosto i tam w lewo skręcić. To jest jedyne, co jest tutaj absolutnie konieczne do zrobienia. Niestety nie potrafię być osobą, która myśli logicznie i nie robi nic niemądrego. Ucieknie? Nie. Bo na szczęście się pierdził. Oh boy. Zaczyna się. To jest ta dwójka. Tutaj jest ten kolega. Przykucnijmy, może uda mi się go od tyłu zejść. Ej, kolego! Idź chuj. Nice. Złoty rund 10. Tutaj chciałbym potencjalnie tamtego skurczybyka też się zakaść, ale on już chyba mnie widzi. Jestem nie aż pewien, że on już mnie widzi, tak by the way. Więc nie jestem pewien, na ile moje składanie się tutaj jeszcze cokolwiek znaczy. A może. A tutaj chciałbym to przeskoczyć. I potencjalnie chciałbym go zabić sztyletami. Względnie zmusić go, żeby on do mnie przyszedł, bo nie chce się bić w kaletracie. Nice. Powiedziałem coś. Na moje nieszczęście jest jedna rzecz, której nie da się uniknąć, jeżeli chodzi o bicie się w kaletracie. No, wiecie, to jest kurwysyństwo, które jest tutaj. I tutaj już jak najbardziej łyknę sobie bolusa. I natychmiast stąd spierdalam. A, zobaczycie, co miałem na myśli. A, racja, dolowałem się w kaletracie. To był mój błąd. Idź chuj. Tęskniliście? Bo ja kurwa wcale.
Czemu mi się skadę, to wciąż nabija? O mój Boże. O, stagger. Którego pewnie nie zdążył wykorzystać, co? Nope. Bo jego atak jeszcze zdążył przejść. Chyba łyknę. To cholerstwo. Au. Estus? Ezu! Chuju! Czemu mi uciekasz? On teraz wybuchnie? Nie, on teraz zionie ogniem. Znaczy... Ogniem! Scarlet Rotem, kurwa! Ale pięknie trafia, o mój Boże. Zdążę? Nie, zadać obrażenia zdąży. O mój Boże. To się źle skończy. Estus? Co go powinno zabić? Nice! Jako, że on daje Golden Seeda, to pozwolę sobie się wrócić do ogniska. Bo powinien mieć na ulepszenie flaszki. Przy okazji potrzebuję 5000 plus minus, to łyknę sobie dyszkę. Ja akurat z Luno będę miał teraz 60 figoro. Flaszki, dodaj ładunek. No i dobra, jeżeli chodzi o takie rzeczy zwiedzaniowe w Grand Cloisterze, to już prawie, że wszystko zostało zabione. Mógłbym teoretycznie jeszcze pójść się pobawić z tymi gówniakami, ale naprawdę... Nie przepadam za tym przeciwnikiem. Słuchajcie, jeżeli tak się zakradnę, to na pewno mnie nie zauważy, prawda? 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 O mój Boże, czy to naprawdę się udało? Literalny bóg gry. Brakuje tylko, żeby nagle kiedyś mnie zauważył i poszedł Alec z MGS-a. Ech, tęskniliście za zjazdem tumnami? Bo ja wcale. Odpocznijmy z Karlej Trotowej tu mnie. Co może pójść nie tak? I kolejna trumna, która jedzie w dół. A co jeżeli ktoś by chciał potem jeszcze raz sobie zjechać? Czy ta trumna magicznie się zespawnuje na górze? Pojawi się inna? Kichuj? Czy to jest tylko dla tego jednego, jedynego wybrańca? Ale będzie sól toczona, zaraz czuję. Ja już czuję tę sól. A jeszcze nawet nie zacząłem walki. Otóż widzicie, cała ta wizyta w Lake of Rot miała jedną ważną rzecz na celu. Miała na celu doprowadzenie nas tutaj. Prosto do wielkiego, jebudnego Foggate'a. Mam też stek Mariki, żebyśmy mieli gdzie się respawnować. Ogniska oczywiście nie, bo po co? Przechodzimy przez mgłę, a za nią Astel, Natural Born of the Void. Ty witam z laserem. No i nie wiem, czego innego się spodziewałem. Realnie Astel nie będzie używał skadę Toto, więc stwierdziłem, że po prostu go wyrzucę. Jak to ogarnę sobie timing na tego? Na dodge to w ogóle już będzie super. A
Ale głównie się powinno bić po głowie, jeżeli to jest możliwe. Ma też on bardzo irytujący zwyczaj teleportowania się. Na razie ten teleporty jeszcze nie są aż takie złe. Będzie gorzej, uwierzcie mi. O-o. Ach, natomiast tu są wszelki padek. Mam ich dużo, więc mogę sobie pozwolić na... Powiedzmy... Oj, tego. Na, powiedzmy, pseudomarnowanie. Oho. Czy to jest ten atak? Tak, to jest ten atak! O Boże, udało mi się tego uniknąć. To jest jeden z nielicznych razów, kiedy udało mi się tego uniknąć. Astel ma atak, podczas którego... O Boże. Podczas którego teleportuje się gdzieś za nas, gdzie kompletnie go nie widać, co jest dla mnie zawsze irytujące. I w trakcie tego ataku będzie próbował nas grabnąć. 2, 3, dobra. I ukrywam, że ta walka generalnie jest dużo łatwiejsza, kiedy jecie postacią zasięgową. Bo Astel ma bardzo dużo ataków, które... których po prostu ciężko się unika, będąc w melee. To jest jeden z nich chociażby. Mówię, fajnie było móc go atakować po łbie, ale tutaj akurat nam to chyba nie grozi. Au. A, pojawił się obok nas. Aha, ale super. Uroki grania mili w tej walce. Au, to mnie już trafiło. O, grab. Nie, to nie był grab. Ja myślałem, że mnie grabną. Ja dobra, muszę od niego odejść, ode mnie. Dobra, pojawię się tam. Zostało mi strasznie mało stosów, jak na to, ile jeszcze HP ma. Dobra, jestem przy ścianie. Jeżeli jestem przy ścianie, to on generalnie nie może mnie grabować. To jest bardzo dużym plusem. Aha, to za to nie jest plusem. Polecam paniczne dolowanie się na ten atak. Wiem, że to nie jest coś, co zazwyczaj się poleca w grach From Softu, ale... Dziękuję. Jeszcze raz? Nice. Odejdź! Dobra, mam staminę. Dobra, spróbuję się trzymać teraz przez resztę tej walki w miarę blisko ściany. Także potencjalnie, jeżeli da mi jakiś duży timing na atak, to postaram się go wykorzystać po prostu, a tak, żeby nie dać się grabnąć. Mówię, ten grab to jest chyba atak, którego najbardziej się boję. O Boże, to też jest atak, którego się boję. Na szczęście udało mi się go uniknąć. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę. O-o. O-o! Dobra, na szczęście to atakuje w melee praktycznie. Jest dwa pozycja, dwa pozycja, dobra. Poczekać na staminę i można wtedy myśleć co dalej. Jeszcze raz? Nice! Wyszło. Uff. Nie znoszę tego bossa generalnie. Bardzo go nie znoszę. Aczkolwiek nie ukrywam, że odkąd nauczyłem się, jak unikać tego graba poprzez stanie przy ścianie, to ta walka staje się znacznie przyjemniejsza. Tylko jednocześnie sprawia, że jest dłuższa, tak? Bo musimy stać na tle blisko ściany, że jeżeli zacznie się teleportować, to że nie zdąży się teleportować za nas, tak? No dobra. Tak, pindzie. A, chyba ja mam ten.
Zapomniałem, że ja mam talizman do siły. Inteligencja nie zwiększa nam. To myślę maskowania z Inta? Maskowanie z Inta daje. Ono ewidentnie nie zwiększa nam ataku, nawet jeżeli damy punkt. Ciekawe. W każdym razie, jedną fajną rzeczą, którą zawsze można sobie sprawdzić, jak jesteśmy po ziemiach, jest to, gdzie mniej więcej jesteśmy. W tej chwili znajdujemy się w tym miejscu, do którego normalnie byśmy nie mieli dostępu, a raczej pod nim. Więc zakładając, że nie będzie jakichś dzikich teleportów, to możemy się spodziewać, gdzie mniej więcej się znajdziemy. Winda na szczęście jedzie kolejne 50 tysięcy kilometrów. Więc spokojnie, nie spieszcie się. Prędzej czy później dojedzie. Drzwi się otwierają i dojdziemy do ołtarza księżycowego światła. Jest to niemalże pewien, że to aż tak mi nie przycina jak normalnie gram. Tylko teraz mamy z tym problemy. No dobra, widzicie te piękne ruiny? To jest mniej więcej nasz cel. Z jednym drobnym problemem. Że to nie do końca jest tak, że te ruiny nie są przez nikogo rozszerzone. Myśleliby się, że sama sobie wystarczy. Ale nie wiem, czy pamiętać naszego kolegę Smoka Adule, który był w koło wieży Rani. Jest też i tutaj. I tym razem w pełni swoich sił. Co oznacza mniej więcej tyle, że jest całkiem silnym przeciwnikiem. To jest akurat atak, który nam daje bardzo dużo czasu na atakowanie go. Żartowałem, to był to tank. A my zaczekajmy może. Wstawaj. Ja nie każda walka ze smokiem będzie przeze mnie prowadzona na koniu. I tutaj nie ma absolutnie żadnych wyjątków. Jeszcze raz? Nice. Nie, dobra. To nie jest ten atak. Zdążę czy nie zdążę? Powinienem zdążyć. Nice. Zdążyłem. Jeszcze raz? Trafiłem. Fuck! Estus. Tak długo jak nie używa swojego własnego ataku, to nie jest źle. O Boże. Chciałem właśnie kwestionować, że przez ten cały czas nie dostałem... O mój Boże. Jestem martwy. Albo i nie, bo z jakiegoś powodu udało mi się tego uniknąć. Wstawaj. Potrzebujesz talent. Au. Chyba muszę... nie zdążę. A, zdążyłem. Jeszcze raz. To jest akurat bardzo przyjemny atak. Przyjemny. Złe położenie, bardzo złe położenie. Jestem w złym położeniu. Nie podoba mi się też to. Co robisz? On zielnie ognie. Muszę odjechać. Problem tutaj często jest taki, że nie do końca widzimy, gdzie nie spadamy na dół. A bardzo łatwo jest się tej pierdzielić właśnie przez to, że spadnie się na dół i się umrze od fall damage. Da się, uwierzcie mi. Dobra. Co robisz? Skaczesz na mnie. Nice. Stąpniesz, to jest dobry atak. To był podwójny hit, bardzo dobrze, nie mam staminy. Proszę, nie używaj Moonblade'a. Nie użyj Moonblade'a, walka jest moja. Prosiłem! Au. Jeszcze raz?
Adul Apadnięty. Jakby ktoś pytał, skąd wiem, że atak nazywa się Adulas Moonblade. Ale to odpowiedź. Mam tutaj sporo odłamków gwiezdnego światła. Jeżeli potrzeba i byśmy sobie regenerować FPki, to już mamy czym. Poza Estusami oczywiście niebieskimi. Teraz mamy od zajabu dusz, których z chęcią trochę wykorzystam. Level up 2 w siłę. No i dobra, tutaj jeszcze jest zejście na dół. Tylko pytanie, jak tu zejść, żeby się nie zabić. Tędy. Tędy. A to już jest sam dół, więc pewnie nie da się. Musielibyśmy naprawdę się postarać. Hops tu. Cześć, Ani. Cześć, dwa paluszki. Trochę obraz jak pożyzi. M'lady. Brakuje mi tylko fedory w tej chwili. Piękne miejsce na nakładanie obrączki. I tej podobnie. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. Chcesz mnie tak zostawić? Travel the path of the lord. And once all is done. Ona chce mnie zostawić. Po tym wszystkim, co dla niej zrobiłem. Okrutna! Prawdziwie okrutna rani. A nie zostawię ja po sobie prezent. Dunk Moon Greatsword. Czyli tak naprawdę odpowiednik Moonlight Greatsworda z innych Samsoftowych gier. Jakby się ktoś pytał, nie przejmujcie się, tutaj absolutnie nic nie ma. Nie, nasza wife po prostu zabija I must go, my people need me. I tyle ją widzieli. Gdzie ja wyjdę w ten sposób? Mam wrażenie, że nie tu, gdzie bym chciał. To zdecydowanie nie jest miejsce, w którym chciałbym być. W ogóle się nie odzywałem, ponieważ potem musiałem skarbu pójść na Zobemo. W tak zwanym międzyczasie zabiliśmy praktycznie questline ani do końca. Bo jedyne co pozostało z takich rzeczy, które tam jeszcze mogłyby być potencjalnie, to... To jako takie zakończenie samo, a zakończenie na to well. Zakończenie. Nasza jest jedynka. Bo rzeczy, które tutaj są, chcę jeszcze zrobić Evergaila głównie. Tylko wydaje mi się, że on był w tę stronę. Mam nadzieję, że on jest w tę stronę, bo jak nie, to czeka nas długa podróż z powrotem.
Nie, moje, wydaje mi się, że to tędy. Jezu, ale do, po oczach daje. Tak, tu jest Avenger. Uiiiiii! Nawet nie wiecie, ile czasu się męczyłem z tym Avengerem, jak pierwszy raz przychodziłem go. Wejdź do Evil Jaila. W środku czeka na nas... Ale kto? Przywódczyni czarnych noży. Na szczęście bardzo ładnie stageruje. Z tego, że ona głównie atakuje szybkimi ciosami, które zadają relatywnie mało obrażeń, to powiedziałbym, że możemy się nie odzajdować. I przede wszystkim fakt, że my ją stagerujemy, jest bardzo przydatny. Bo możemy ją wytrącić faktycznie z każdego ataku. Jak widać na załączonym. Tylko musimy tak naprawdę głównie naszą staminę uważać. I na wszelkie czerwone ataki też musimy uważać, bo one po pierwsze są dość mocno wzmocnione, a po drugie odbierają nam maksymalne HP-ki. Ej, to nie trafia? Ciekawe. Dążę czy nie? Dążyłem, nice. Ej, koleżanko, łap. Nie, staminę. Ja chwilę temu muszę uważać na staminę. Ja teraz. Ale ładna stamina. Pamiętaj, ta walka w momencie, kiedy nie mamy broni crash tagera, jest znacznie gorsza. Uwierzcie mi. No i mówię, to teraz z tego, że ona nam zadaje relatywnie niewiele, to możemy się z nią tradeować na ciosy. Bo ona nam zada dość mało HP, a my jej w zamian oddamy za sporo. Jak widać na załączonym. To w ogóle nie był trade, ale na przykład gdybyśmy taki cios przejęli, o jego. To jest jedyny atak, na który tak naprawdę musimy bardzo uważać. Dobrze? Przesadziłem. Ej, Alekto! Chodź na mnie, będzie fajnie. Boisz się? Cykoda masz. Ech. Co nie, to się nie dziwię, że mnie boi. Mamy na sposób taki, żeby nic głupiego się nie wydarzyło. Nie, żeby miał okazję. Dostajemy od niej Black Knight Tisha, który jest specjalnym summonem, który jest bardzo dobry z tego powodu, że używa tych ataków magii śmierci, których używała też Tisha. Przez co bossowie też mogą mieć zmniejszone HP-ki jako tako. To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Nawet nie wiecie, jak bardzo. No dobra. Jeżeli chodzi o tę część, to chyba by było na tyle. No to wydaje mi się, że już nic więcej nie ma jako tako. Jedyne, co jeszcze mógłbym potencjalnie zrobić, to skoczyć do wieży Nani. Bo siedzi tam jeden biedny człowiek, któremu trzeba trochę dopomóc. Przy czym dopomóc w tej sytuacji jest lekkim nadużyciem, ale cicho. To ja decyduję, jak się pomaga ludziom. Rewolucja Linksa? No to po prostu jakieś takie pseudo... Nie wiem, magiczne głazy. Blade lekko zwariował. Zabił przy okazji zabójców czarnego noża. Ej, Blade.
Hey, Blade. Hey, Blade. Ale gdybyśmy my go nie pobili, to on by stwierdził, że jest WS nas agresywny i on by chciał nas bić. Więc uwolniliśmy go z wiecznej udęki przynajmniej. Jaki Stinky Cheese? Nie wiem, o czym mówisz. Dobra. To... pomyślmy. Podziemie mam zwiedzone tak naprawdę. Lyurnię mam zwiedzoną, Caelith mam zwiedzone, Limgrave mam zwiedzone. Teoretycznie jakbym się bardzo uparł, to pewnie mógłbym bardziej pozwiedzać Volcano Manor. A z takich rzeczy, które powinno się robić teraz, to jest już właściwie zwiedzanie Altus Plateau. Z tego co pamiętam. Ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym właściwie zrobić, ale to jest masochizm w czystej postaci. Nie chcę sobie tego robić. To jest jedna z rzeczy, których naprawdę nie chcę sobie robić. Zresztą nawet wydaje mi się, że w tej chwili nie mogę sobie tego zrobić, bo brakuje mi klucza. Jeżeli pojedziemy tędy, to spotkamy starożytnego smoka Lance Sixa. Nie wiem, czemu wydawało mi się, że już się nie biliśmy tak na SMS, albo raczej, że już od niego umarliśmy. Bo Lance Six bynajmniej nie przebiera w środkach, jeżeli chodzi o to, jak silny jest. W pewnym stopniu przypomina on tego. Tego Ishdagona, Fortisaxa, bo też używa magii piorunów. Jak chwilę się z nim pobijemy, to stwierdza, że nie on nas pierdoli, on sobie idzie. I uwierzcie mi, jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo gdy trzeba było pobić go całego, żeby przejść dalej, to byłoby to bardzo okrutne. Samo Altus Plateau jest ogromną lokacją tak naprawdę. Zwłaszcza, że zawiera... Na Altus Plateau składają się też praktycznie dwa, te tak zwane Legacy Dungeony, czyli te duże dungeony z dużymi bossami. Co ono samo w sobie powinno dużo mówić. Czy tutaj coś będzie? Solo inny Lux. Haha, Liga Legend, haha. Nic nie ma. Znałem, że się coś tu będzie, tylko tego nie będę w stanie wypatrzeć. Będę o to zły. No tak to mniej więcej wygląda, że tutaj dosłownie nic nie ma. Może znaki też pomogą. Snake Ahead, Offered Love. O tak, już oferuję swoją miłość losowym kamieniom. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Nie tu. Daj Hidden Path. Oszukano mnie. Jak zwykle mnie oszukano. Czemu to zawsze grzeb? Od czego tutaj ludzie umierają? To mnie bardziej zastanawia. Dźwięk o dźwięk. Muzyka Baltus jest bardzo ładna, zgadzam się. Tu się da przeskoczyć. Powinno się dać. To też nie się da, ale nie wiem, czy było warto. W każdym razie nie pogardziłbym na pewno zdobyciem mapy Altus, bo mówię, ta lokacja jest naprawdę ogromna, a mapa bardzo by mi ułatwia samo ogarnianie to tego, gdzie ja chcę iść. No bo oczywiście możemy iść tak na czuja, tak na oko. Na zasadzie coś tam widzimy, tam chcemy iść, tak? Na szczęście Altus jest zaplanowany tak, że można tutaj przyjść znacznie wcześniej niż my jesteśmy, więc
raczej nie będzie stanowić jakiegoś wielkiego wyzwania. Przynajmniej na tej części. Tej na wielkiej tarczy. Czym ty jesteś? Zwiększa guarding. Całkiem przydatna rzecz, biorąc pod uwagę, że im więcej guard boosta, tym mniej staminy drzemy przy bloku. Jeżeli ktoś lubi guard tarczy, to jest to bardzo przydatne, zwłaszcza, że da się dobić do pół guard boosta. A mając 100 guard boosta... Ktoś do mnie strzela. Cholerny balisty. Złoty mnie strzela. A mając 100 guard boosta, dosłownie nie tracimy staminy przy bloku. I to niezależnie od tego, jak silny jest atak, który blokujemy. Co oczywiście ataki, których nie da się blokować, tak żeby nie było, tak? Ale jak atak jest blokowalny, to można wtedy po prostu utrzymać L1 i być nieśmiertelnym. Oczywiście wypadałoby się jeszcze zastanawiać wtedy, kiedy możemy atakować, tak? Ale to mimo wszystko raczej stanowi dużo mniejszy problem niż samo przeżywanie, a tarcza z 100 guard boosta może naprawdę bardzo mocno w tym pomóc. Ej, trudzenia głowy. Którego kompletnie nie trafiłem, holy fuck. Ciężko dobić setkę. Wydaje mi się, że przez jakiś czas dało się bez tymczasowych buffów, teraz chyba tylko jeżeli się używa tymczasowych buffów, to jest to możliwe? Zobaczę, ja jestem tutaj. Chciałbym to. To zaznaczyłem sobie jedynkę. Na szczęście mapa nie jest aż tak daleko. To jest duży plus, bonus pozytyw. Tu jest ognisko przy okazji, póki je widzę, to zgarnę. Nawet nie będę siadał w sumie. Nie czuję, że bym potrzebował. Tutaj kolejny Golden Seed. Valtus jest bardzo dużo Golden Seedów, więc jeżeli nie mamy jeszcze wmaksowanych Estusów, to jest to bardzo dobre miejsce, żeby się tym zająć. Jeżeli dobrze pamiętam, maksymalnie można mieć 14 Estusów plus 12. Właśnie, jeżeli można mieć plus 12, to czemu ja mam dopiero plus 7? Mam wrażenie, że o czymś ważnym zapominam. Dobra, jeżeli chcemy się pośmiać, to skoczymy sobie pod trójeczkę. Trójeczka to bardzo zabawne miejsce, tak wam powiem. Zaraz się przekonacie też to dlaczego. To najpierw spróbuję zgarnąć to po cichu, ale pewnie mi się nie uda, co? Ej, udało się. A wiecie, co to oznacza? Od razu lepiej. To jeszcze raz, cojeczka mówicie. Teraz też nigdy do końca nie pamiętam, którędy się jedzie do trójki, bo mam wrażenie, że to jest na dole, a jednocześnie, że da się jakoś od góry wyjść. I to jest taki odwieczny dylemat, czy tak, czy inaczej. Spróbujemy tędy może w takim razie. Co to chyba? Monka Giga? Możecie dać mi spokój, proszę. Dziękuję. Jest i Evil Jail. W ogóle nie wiem, czemu wydawało mi się, że czytałem kiedyś, że odnośnie Evil Jaili, że one są potrzebne, żeby zdobyć jakiś tam sekretny bonus albo coś, żeby wszystkie je zabić. A koniec końców nie kojarzę, żeby coś takiego w ogóle było. Dobra, czas pomemować. Tak bardzo mocno pomemować.
Nie wiem, czy kojarzycie pierwszego bossa dużego, z jakim się biliśmy. Godzyka. Tutaj mamy jego bardzo intensywny rekolor. Zgodę Freudę Grafted. Tak jakbyście się jeszcze zastanawiali, czy Elden Ring bardzo intensywnie korzysta z rekolorów. Zawsze źle od tego robię. Czy możesz dać się bić? Nie, no dobrze. A czy możesz się zestagerować? Też nie. Patrz na niego, on nie stageruje kompletnie. Zajechał w czas. Ikona go tutaj. Ja ta ikona daje wzmocnione, ładowane skille i zaklęcie. Cześć, się biki. A dobra, czy jest coś jeszcze, co bardzo bym pilnie chciał teraz zrobić? Nie, wydaje mi się, że ten, że tak wstępnie po prostu mamy jakiś tam pomysł na to, co dalej robić z Altus i sobie na dzisiaj po prostu skończymy. Ważna rzecz, póki jeszcze ludzie są, chciałbym odnotować, że tego, że SMT5 nie będzie prawdopodobnie w środę, bo wracam do remontowania. W sobotę normalnie Elden Ring powinien być, jeżeli się wyrobię. Jeżeli się nie wyrobię, no to też postaram się powiadomić o tym jako tako wcześniej. Ale wstępnie mówię, w środę SMT nie ma i w sobotę Elden Ring powinien być. A na dziś to było na tyle, dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć!